Cześć. Są takie zjawiska, które łatwo jest uargumentować. Mamy dwoje oczu, by lepiej widzieć. Mamy dwoje uszu, by lepiej słyszeć. Ale po co mamy dwie nerki? Zapraszam na słów kilka o mechanizmie wydalania kwasu moczowego. Szacuje się, że około 30% kwasu moczowego wydalane jest przez jelita. Mechanizmy te, co prawda, nie są jeszcze ani znane, ani nawet zbadane. Pozostałe 70% wydalane jest przez nerki. Mechanizmy te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia hiperurykemii. W przypadku artretyzmu, inna nazwa dny moczanowej, za podstawowy mechanizm hiperurykemii u bezwzględnej większości chorych uznaje się zmniejszone wydalanie moczanu przez nerki. Aby rozpocząć omówienie tego zjawiska, należy przybliżyć anatomię nerki, a tak dokładnie należy w tym miejscu przywołać budowę nefronu, podstawowej jednostki funkcjonalno-strukturalnej nerki. W ludzkiej nerce dochodzi do przesączania kłębuszkowego moczanów, po którym następują złożone mechanizmy zachodzące w kanaliku proksymalnym, reabsorpcyjne i wydzielnicze. W kanaliku proksymalnym dochodzi do ponownego wchłaniania i wydzielania kwasu moczowego, a około 90% tego związku jest ponownie wchłaniane do krwi. Odbywa się to przy udziale transporterów wymieniających wewnątrzkomórkowe aniony na kwas moczowy. W mechanizmy reabsorpcji moczanów zaangażowane są białka wymieniające moczany, URAT1, OAT4 i OAT10. Wychwyt moczanów przez URAT1 i OAT10 jest przyspieszany przez wewnątrzkomórkowe monokarboksylany, mleczan, pirazynian i nikotynian, a w przypadku OAT4 przez dikarboksylany. Reabsorpcja zwrotna do krwi zachodzi przy udziale białka GLUT9A, transportera glukozy, określanego również skrótem SLC2A. Do tej pory opisano dwie izoformy białka GLUT9, formy A oraz B. Pierwsza ulega ekspresji wszędzie, podczas gdy druga ograniczona jest do głównych narządów zaangażowanych w transport moczanów, takich jak wątroba i nerki. W mechanizmy wydalania moczanów zaangażowane są białka OAT1 i OAT3 oraz MRP4 i ABCG2, jak również NPT1 i NPT4. Warto w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów. URAT1 jest białkiem, który transportuje moczan w zamian za jony chlorku lub aniony organiczne. Leki przeciwurykozuryczne, które wpływają na to białko, mogą wpłynąć na zwiększenie wchłaniania zwrotnego moczanów. Z drugiej strony, URAT1 można zahamować przez klasyczne leki urykozuryczne, powodując tym samym zmniejszenie wychwytu zwrotnego moczanów. U Japończyków obciążonych idiopatyczną hipourykemią nerkową stwierdzono mutację inaktywujące białko URAT1. Chociaż poziom kwasu moczowego w osoczu jest u nich niższy, poniżej 1 mg na decylitr, to u tych osób może rozwinąć się ostra niewydolność nerek wywołana wysiłkiem fizycznym. Te same leki zwiększające wydalanie moczu wpływają na transport moczanów poprzez białko GLUT9. Mutacja Q141K białka ABCG2 zmniejsza szybkość transportu moczanów o połowę. Związana jest ze znacznym wzrostem poziomu kwasu moczowego w osoczu i ryzykiem dny moczanowej. Dane wskazują, że mutacja tego białka odpowiada za co najmniej 10% wszystkich przypadków dny moczanowej wśród Europejczyków. Potrzeba znacznie więcej pracy i badań, aby szczegółowo zrozumieć i określić, jak regulowane są białka zaangażowane w transport moczanów przez różne hormony lub stany metaboliczne. Lepsze zrozumienie mechanizmów transportu moczanów pozwala zidentyfikować przyczyny hiperurykemii. Z jednej strony uwzględnia się wpływ genów i ich mutacji na stan podwyższonego stężenia kwasu moczowego, z drugiej jednak strony pozwala dobrać odpowiednie leczenie oparte na podstawach naukowych działania leków w stanach hiper- lub hipourykemii. Oczekuje się ostatecznie znalezienie idealnego leku, który pomoże wielu cierpiącym. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura
uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia!